Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i tym razem jest to odcinek wyjątkowy, ponieważ będzie to program solowy. Człowiek nie czuje, jak rymuje. Słuchajcie, zdałam sobie sprawę, że mija 5 lat, od kiedy opublikowałam swój pierwszy film na YouTubie. Pierwszy raz wrzuciłam klip online w 2013 roku w kwietniu. Ja mam taką zasadę, że nie oglądam swoich starych filmów, więc nawet nie będę sprawdzać, kiedy to było i co to było. Wy też nie próbujcie, dlatego że te filmy są wszystkie prywatne. Ale aż ciężko mówić, że minęło 5 lat. To jest naprawdę dużo czasu. Ja y, używam tej daty tak symbolicznie, bo to nie jest tak, że od 5 lat regularnie nagrywam, ale 5 lat temu po prostu przełamałam się i coś do internetu wrzuciłam. Zazwyczaj nie opowiadam o tym, jaka była moja historia na YouTubie. Też dostaję od Was dużo pytań o to, jak zacząć, jak to się stało, że mamy jakieś tam większe grono obserwujących, czy są jakieś takie złote zasady, jak ten mój kanał ewoluował itd., tak itd., tak skąd pomysł? To jest temat jak najbardziej, który wiem, że wiele osób interesuje. Ja o tym właśnie nie mówię, a pomyślałam sobie, że przy tej okazji miło będzie wrócić pamięcią do tych czasów, kiedy w ogóle ten pomysł zrodził się w mojej głowie. Postaram się też nie mówić do Was przez trzy godziny, bo jak widzę ten wstęp, który powinien trwać 30 sekund, już się trochę rozległ. Zacznijmy od tego, że ja w gimnazjum zaczęłam sterować różne blogi modowe. Potem zaczęłam oglądać YouTuberów, i kiedy poszłam do liceum, to już byłam tak naprawdę porządnie wkręcona w ten świat YouTube'a zagranicznego. I podobało mi się bardzo wiele dziewczyn, y, takich powiedzmy lifestyle'owych. Pamiętam, że chyba jednym z pierwszych kanałów, które ja zaczęłam oglądać, to było chyba Bethany Moura, Nikki Philippi, Rachel Talbot, Flair de Force i Zoella tak mi się wydaje. Także takie ogólne lifestyle'owo beauty dziewczyny, które teraz są oczywiście super popularne, ale wtedy te, te X lat temu rzeczywiście niewiele osób w ogóle YouTube'a oglądało i te kanały się zaczęły zaczynały dopiero rozwijać. I ja sobie oglądałam tego YouTube'a i doszłam do wniosku, że w moim odczuciu nie ma na polskim YouTubie takiego kanału, który bym naprawdę chciała oglądać i to może zawsze mi trochę na dęcie, ale pomyślałam, że chcę na polskie warunki stworzyć kanał który ja lubię oglądać na co dzień yy, i inspirację czerpałam z tych kanałów zagranicznych, ale słuchajcie, teraz bardzo ważna kwestia. Mój pierwszy film i moje pierwsze kilka filmów powstało w języku angielskim, bo zanim do mnie doszło, że w sumie to może jednak zrobimy po polsku, to bardzo chciałam mieć kanał angielski, bo oczywiście no, z przyczyn y, takich y, logicznych, ten zasięg wtedy kanału jest większy, bo rozumie nas prawie każda osoba na świecie. Ja też uwielbiałam język angielski od Zawsze to był mój ulubiony przedmiot, kochałam mówić po angielsku i zawsze marzyłam o tym, żeby mieszkać w kraju anglojęzycznym, więc wydawało mi się to świetnym, świetnym rozwiązaniem. Pamiętam w pierwszej klasie liceum, postanowiłam zacząć moją przygodę z nagrywaniem i nagrałam mój pierwszy film, i pamiętam do dziś, że to był Spring Tag, czyli tag wiosna. Nagrywałam go chyba pięć razy. Zaczynałam się co trzy sekundy. Kiedy montowałam ten film, każde zdanie, nawet pół zdania, to, było, to był osobny klip. Musiałam wszystko poprzecinać. W kółko się zacinałam i naprawdę nie byłam w stanie się wysłowić. Także to była kompletna porażka, ten film był tak pocięty. Pamiętam, że go wrzuciłam oczywiście, ale chyba długo nie powiedziałam na tym YouTubie. Potem wrzucałam jeszcze jakieś rzeczy po angielsku, typu chyba był Accent Challenge, może jakiś makijaż, ale tego było naprawdę bardzo, bardzo mało i dopiero po kilku miesiącach stwierdziłam, że próbuję swoich sił po polsku. I zaczęłam wrzucać różne takie beauty, lifestyleowe rzeczy, właśnie jakieś tagi, jakieś fakty o mnie, coś typu, co mam w swojej torebce, hole zakupowe, outfity, ale na początku to totalnie raczkowało i tego było mało, bo tak naprawdę bardziej zaczęłam się wkręcać w nagrywanie w drugiej klasie liceum. I wtedy rzeczywiście to już było bardziej regularne. I z tego, co pamiętam, zaczęłam te wrzucać w piątki. Następnie. Ja słuchajcie się w ogóle nie przygotowałam do tego, do tego nagrania, więc po prostu mrużę oczy i próbuję sobie przypomnieć, jak to było, ale nie jest łatwo. Pamiętam, że wrzucałam bardzo dużo takich filmów typu Lookbooki, także było dużo mody, trochę makijażu. Jakieś tam tagi się wrzucały raz na jakiś czas. I pamiętam, że w klasie maturalnej zaczęłam wrzucać coraz więcej treści związanych z jedzeniem. Pojawiło się kilka foodbooków, i to wynikało z tego, że się zaczęłam interesować dietą roślinną, ale nie tylko. Po prostu zaczęłam oglądać dużo foodbooków, zaczęłam się interesować gotowaniem. Pamiętam, wtedy miałam fazę pod tytułem Będę w formie na studniówkę, więc chyba mniej więcej w tym czasie też zaczęłam troszeczkę ćwiczyć, też pojawiały się jakieś filmy z ćwiczeniami, które były, pamiętam, całkiem popularne, chyba jeden niedawno zmieniłam na prywatny, miał strasznie dużo wyświetleń, ale tam opowiadam o moich różnych ulubionych kotletach. I w różnych niewegańskich rzeczach, i dużo osób miało z tym problem. Ja nie miałam problemu z tym, że to było online, ale dużo osób tam troszeczkę się czepiało, więc stwierdziłam, że po prostu ten film zrzucę. Ale był bardzo, bardzo popularny. W każdym razie nadało to taki szeroko pojęty lifestyle, ale tego jedzenia było odrobinkę więcej z czasem. I potem, kiedy byłam na studiach, byłam już na diecie roślinnej i po pół roku jeszcze trzymanie się tego lifestyle'u jakieś tam pamiętam miałam taki też film całkiem popularny który też jest w sieci typu to się nazywało jakieś lifehacki urodowe z Pinteresta i pamiętam wtedy kiedy tak kombinowałam sobie co by, co by tutaj wrzucić ym, trochę zmieniło się moje podejście o co mi chodzi ja pamiętam wtedy, kiedy byłam w Edynburgu, to musiał być rok 2015, miałam takie przemyślenia, co by tutaj właśnie wrzucić, żeby ludzie to oglądali. Jakie treści by zaproponować, żeby to się klikało. I wtedy doznałam jakiegoś oświecenia i stwierdziłam: Nie, Karolina, po prostu powiedz o tym, o czym chcesz mówić. Podziel się tym, co naprawdę cię interesuje. I to był ten moment, w którym mój profil kanału bardzo się zmienił. Bo te kwestie jedzeniowe naprawdę go zdominowały. Pojawiły się film o tym, dlaczego przeszłam na weganizm. O tym, różne takie serie porad, właśnie na temat weganizmu. Pojawiło się też dużo filmów o studiach w Szkocji, ponieważ to był temat jak najbardziej aktualny, ale zaczęły pojawiać się footbooki, więcej przepisów, ruszyłam ze stroną internetową i ten kanał powoli zaczął się robić takim kanałem wegańskim. Kompletnie odeszłam od klimatów urodowych. W lookbooków to już nie było wcale, bo ja stwierdziłam, że tak naprawdę lubię modę, ale nie czuję, żeby to był jakiś temat, którym ja się chcę dzielić, czy doradzać ludziom, co mają się ubierać. Zupełnie nie czułam tego. Chciałam inspirować, jeżeli chodzi o kwestie właśnie życia cruelty free, diety roślinnej I, i też moi widzowie w jakiś sposób odkrywali to ze mną, a tak jak mówię, w kwestii mody stwierdziłam, naprawdę nie interesuje mnie, czy, czy ludzie szukają mnie jakichś rad w kwestii, w kwestii ubioru, bo uważam, że z każdego prywatna sprawa nie czułam jakiejś silnej potrzeby, żeby to też narzucać. Plus jest naprawdę tyle modowych, świetnych blogów czy kanałów, że, że ja zupełnie czułam się niepotrzebna w tej branży. Tak samo zresztą w przypadku urody. Teraz trochę bardziej się do tego przekonuję, bo ten temat kosmetyków cruelty free jest mi bliski, ale zdecydowanie też odeszłam od jakichś tam właśnie trików urodowych czy, czy innych tutoriali. Pamiętam, miałam też taki moment buntu wtedy, że stwierdziłam dobrze, to teraz nie chcę, żeby mój kanał był o wszystkim i o niczym. Teraz się profiluję na kanał wegański, będzie głównie jedzenie, głównie przepisy. Wtedy wrzucałam bardzo dużo przepisów, z tego co pamiętam. Naprawdę, także pokazywałam krok po kroku, jak przygotować różne potrawy. I tak było przez długi czas, ale powiem Wam, że teraz, jak o tym myślę, to to się też bardzo zmieniło. Byłam w Edynburgu, tak jak mówię, potem kolejny rok w Edynburgu, to też było sporo przepisów. Ale też były jakieś vlogi raz na jakiś czas, z tego co pamiętam, wiele się zmieniło w ostatnich miesiącach, tak naprawdę. Przede wszystkim przez to, że te weekly vlogi pojawiały się z Madrytu, i mój kanał zaczął iść znowu w kierunku szeroko pojętego Lifestylu. Ja stwierdziłam, że nie muszę być już kanałem jedzeniowym, wegańskim, i mogę to wszystko łączyć, ponieważ ta tematyka Cruelty Free jest tak szeroka i obejmuje te różne tym, który mnie interesują, że ja bardzo chętnie będę się dzieliła nie tylko pomysłami na przepisy czy jak kupować, czy dlaczego warto być e, weganinem, ale mogę też mówić o podróżach. Mogę mówić właśnie o kosmetykach, które polecam, mogę się umalować przed kamerą, mogę powiedzieć o swoich ulubionych markach modowych, ponieważ interesuje mnie moda etyczna, czy e, mogę tak naprawdę polecać wam wszystko, tutaj mam na myśli seriale, książki, filmy bo jeżeli czuję potrzebę, żeby się podzielić czymś, co moim zdaniem jest warte uwagi, to czemu nie? Czemu się ograniczać? I tak jak mówię, na początku się bałam tego, tej idei kanału o wszystkim i o niczym, tak teraz myślę, że mój kanał jest lifestyle'owy, więc jest o wszystkim, ale jest pod tą taką pierzynką cruelty free, więc to już też w jakiś sposób mnie ogranicza, ale dzięki temu jest on w jakiś sposób wyprofilowany, przynajmniej ja sobie to tak tłumaczę. Tutaj bym zakończyła moją oś czasu, jeżeli chodzi o historię kanału. Także jeżeli jesteście ze mną od lat, to sami widzieliście, jak to wszystko ewoluowało. Do czego zmierzam? Z czasem, y, oczywiście, mój kanał, mój Instagram, czy w ogóle moje kanały społecznościowe zyskiwały jakąś tam coraz większą popularność, ale niewiele osób po prostu wie, że to wydarzyło się na przestrzeni lat. Na przestrzeni lat, i to brzmi naprawdę niesamowicie, że mi to było 5 lat. Dlatego bardzo dużo osób pyta mnie o to, jaka jest recepta na popularność. I po pierwsze, ja w ogóle nie uważam, żebym była popularna, i w porównaniu z osobami naprawdę, które odnoszą jakieś tam sukcesy online na kanałach społecznościowych, no to te moje liczby nie są jakieś super wielkie, są zupełnie przeciętne, bym powiedziała. Druga kwestia to to, że. Ja powiem coś tak banalnego i, i coś, co mówią wszyscy, ale najważniejsze jest to, żeby dzielić się swoją pasją i robić to, co naprawdę nas interesuje. Tak jak Wam mówiłam, miałam ten moment, kiedy szukałam tematów, które by się sprzedały, w cudzysłowie, spodobały, oglądały. A kiedy zaczęłam robić to, co mnie najbardziej interesuje, Czyli wszystko związane z weganizmem zawczasu? Nagle mój kanał zrosła popularność, bo tego nie powiedziałam, kiedy mówiłam o, o tej mojej historii ewolucji kanału, ale właśnie wtedy zaczęłam zdobywać więcej widzów. Zaczęłam robić po prostu to, co mnie interesuje i zastanawiałam się nad tym, co się ludziom spodoba. Oczywiście y, trzeba się liczyć z, ze wskazówkami czy prośbami widzów, to jest bardzo, bardzo ważne, ale przede wszystkim robiłam to, co podpowiadała mi moja dusza. I jakby dzięki temu, że dzielimy się tym, co nas pasjonuje, zyskujemy taką autentyczność i ludzie to lubią, ludzie to widzą, że, że jesteśmy ludźmi pełnymi pasji i że to, co robimy, sprawia nam frajdę i suma summarum zyskujemy tę większą popularność. W moim przypadku popularność sama w sobie nigdy nie była celem, Powiem tak, na samym początku zaczęłam to jako hobby i nawet się nie zastanawiałam nad tym, czy te dziewczyny, na których się wzoruję, są popularne czy nie. Nie chodziło o to, że mi imponowało to, że one mają ileś tam wyświetleń. Powiem więcej, nawet nie zwracam na to uwagi. Ale czemu tak naprawdę zaczęłam to robić? Myślę, że to są jakieś takie próżne pobudki i w sumie jednak gdzieś to ta popularność, czy ta oglądalność, czy sam fakt, że w ogóle chcesz pokazać swoją twarz i wyrażać swoje opinie w internecie, świadczy o tym, że jednak na tym nam w jakiś sposób zależy. Ale z czasem ja znalazłam w tym ogromną pasję i jakby dzielenie się tym, co mnie kręci. Stało się moim głównym celem, a nigdy nie była to żadna sława czy rozpoznawalność. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce być sławny, to po prostu może iść do reality show, tak? Do jakiegoś programu, właśnie typu. Nie chcę mówić nazwy, ale wszyscy wiemy. I wtedy chodzi o czystą sławę. Tutaj też wchodzi taki, taki dosyć na czasie temat, czyli. Ten cały clickbaiting, tak? Czyli to, że coraz więcej twórców pisze w tytule filmu jakieś bardzo przykuwające uwagę hasła, które czasami w ogóle nie mają się nijak do treści. Coś typu, nie wiem, stało się coś strasznego, albo Karolina zjadła mięso, albo czy się pobieramy, albo nie wiem moja siostra jest w szpitalu, albo prawie zginęłam w wypadku, czy inne takie kontrowersyjne rzeczy, po to, żeby przykuć uwagę innych, albo tworzy filmy, które rzeczywiście zawierają treści, o których, na które wskazuje tytuł, po to, żeby one miały dużą oglądalność, czyli właśnie ktoś sobie myśli, o, teraz popularny jest boyfriend tag, albo jakiś rodzaj pranka, nawet szczerze mówiąc, to nie wiem, nie oglądam takich rzeczy, ale Wiem, że coś tego typu istnieje. I to jest. Ja tego nie oceniam. Uważam, że to jest absolutnie jakaś tam ścieżka, jakaś tam droga i ja to szanuję. Tylko, że ja sobie o tym ostatnio myślałam, że tutaj wchodzi taki czynnik, gdzie zyskujemy tę popularność, mamy oglądalność, ale tak naprawdę my robimy to, czego chcą inni. Czyli gdzieś nam znika ta autentyczność, ta tworzenie, to tworzenie materiałów z pasji, tylko zaczynamy tworzyć to, co nam podpowiada masa. I są osoby, u których to absolutnie funkcjonuje. Są osoby, które po prostu chcą być rozpoznawalne, e, lub też nie wiem, na przykład mają talent komediowy i to jest, o to, czym chcą się dzielić, albo po prostu uwielbiają nagrywanie, y, fotografię i, i patrzą na to bardziej pod kątem dzieła. I jakby sama ta treść, to jest tylko, znaczy jakby temat, to jest inspiracja od widzów, a oni tutaj wyżyją się artystycznie w to, w jakiej formie to przedstawią, lub tak jak mówię, robią, robią to w formie sketchu. Jak najbardziej jest to w porządku, ale ja wiem, że ja mam tematy, które mnie interesują i którymi się chcę podzielić, i jakbym teraz nagle wrzucała filmy typu Boyfriend Tag albo właśnie jakieś pranki, czy co mam w swojej torebce, czy lookbook, to nie byłoby zgodne z tym, z czym ja chciałabym być kojarzona w internecie. Dzięki temu, że nie wybieram tej ścieżki, o której mówiłam, ja robię tylko i wyłącznie to, co sama chcę pokazywać, i dzięki temu nadal jest to moja pasja, bo to wszystko rodzi się gdzieś tam we mnie. Oczywiście, tak jak mówiłam, ogromną inspiracją są dla mnie moi widzowie, moi słuchacze, dlatego że oczywiście, że chcę tworzyć rzeczy, których oczekują ode mnie moi widzowie, w kontekście takim, że. Chcę odpowiadać na ich prośby, na Wasze prośby, ale wszystko w ramach jakby tej tematyki, którą wybrałam dla siebie. Kolejna kwestia związana z byciem osobą publiczną czy też obecną w kanałach społecznościowych to jest to takie przeświadczenie, że to wszystko to jest bardzo łatwa praca. Że ostatnio słyszałam taką statystykę, że 50% nastolatków amerykańskich, kiedy jest zapytana, kim by chcieli być w przyszłości, to chciał być YouTuberem. Bo ludziom się wydaje, że to są po prostu łatwe pieniądze i nie powiem, że to jest w 100% nieprawda. YouTuberzy, którzy odnoszą światowe sukcesy, czy też krajowe sukcesy i są w jakiejś tam czołówce, na pewno mogą bardzo dobrze zarabiać. Ale jest w to włożona ogromna dawka ciężkiej pracy. Przypominam, że te osoby zazwyczaj zaczynały właśnie od zera, z zerem subskrybentów, i przez lata traktowały YouTube'a jako hobby. I przez lata nie miały z tego absolutnie nic. Robiły to po prostu dlatego, żeby dać upust swojej kreatywności, robiły to dlatego, że to było ich zainteresowanie i nie, nie był to w żaden sposób biznes. Dzięki temu. Że to było autentyczne i że to zaczęło się w czasach, kiedy YouTube nie był tak popularny, te osoby miały możliwość e, stworzenia takiej swojej własnej społeczności w internecie, ludzi, którzy im ufali, ufali ich opiniom i, i po, którzy po prostu stali przez lata za nimi murem. I później, kiedy media społecznościowe stały się bardziej popularne i komercyjne, e, to firmy. Różne marki znalazły bardzo duży potencjał właśnie wśród twórców, ponieważ wraz z ich rekomendacją wiązała się cała masa ludzi, którzy poszli ze swoimi ulubieńcami, czy też właśnie hmm, zakupiły dany produkt z ich polecenia, ale nie dlatego, że ta osoba od początku promowała jakąś markę, tylko dlatego, że, że te osoby były autentycznymi. Właśnie nie twarzami, właśnie autentycznymi osobowościami, z których zdaniem liczyli się ich odbiorcy. Dużo osób teraz bardzo chciałoby zostać youtuberem, bardzo chciałoby zostać instagramerem czy też blogerem, i tak jak wspomniałam, uważa to za taką łatwą ścieżkę kariery i to wynika z tego, że też media i my, twórcy w jakiś sposób kreujemy taki wizerunek, przez to, że, przez to, że to wszystko z pozoru wygląda jak y, życie jak w Madrycie. Jak naprawdę bardzo piękne, wystawne i przyjemne życie. Nie mówię, że tak nie jest. Absolutnie y, to, to życie może być wspaniałe i szczęśliwe, ale bardzo często odbiorcy nie widzą tego wszystkiego, co dzieje się. Za kulisami i tego, ile pracy wchodzi w tworzenie kanału czy bloga, i że to nie jest, jak to się mówi, praca polegająca na zrobieniu sobie selfie na Instagrama. I tutaj też mam dwie kwestie do poruszenia. Pierwsza jest taka, że tutaj gra pozorów jest bardzo duża, i czasami tak jest, że jako sama też osoba obserwująca innych, widzę sobie dwa konta na Instagramie. Są równie ładne. I tak samo często wrzucają, mają tak samo urozmaicone treści i, i się wydaje, że one można między nimi postawić znak równości. Tylko w jednym przypadku za takim kątem stoi 20 osób, które ogarniają, jak to się mówi, social media danej osoby, wrzucają w jej imieniu i dbają o to, żeby to wyglądało tak fantastycznie. Kiedy ta osoba zajmuje się innymi rzeczami, a w drugim przypadku za tym wszystkim stoi jedna osoba, tak jak na przykład u mnie, która robi za tych wszystkich asystentów i różnych innych grafików, montażystów, czy ktokolwiek inny może być. I jakby nadrabia w taki sposób, że to wygląda tak jak w przypadku tej innej blogerki, tylko że ona to robi na całkowicie. Jakby na własną rękę, więc to jest, takie, to jest takie dziwne, że możemy wziąć dwa takie same konta, a tak naprawdę będące na zupełnie różnych etapach, jeżeli chodzi o rozwój tutaj marki, powiedzmy. Więc tutaj troszeczkę też sami jesteśmy sobie winni, bo stwarzamy taką iluzję, że ta praca to jest właśnie wrzucanie zdjęć na Instagrama, które się robi przez cały dzień jedno i potem się. Jeździ na drugie wakacje i wszystko jest takie piękne, i się wkukuje na mieście. Druga kwestia jest taka, że tak jak powiedziałam, wiele rzeczy się nie pokazuje, i coraz więcej mam wrażenie, że twórcy pokazują z takich właśnie zakulis swojej pracy, żeby pokazać, ile tak naprawdę się robi wokół tego wszystkiego, co widzimy. Zazwyczaj tak jest, że czy instagramer, czy bloger, czy youtuber nie zajmuje się głównie prowadzeniem danego bloga, tylko angażuje się w różne projekty, zakłada różne swoje własne biznesy, które są jakby wynikiem posiadania obserwatorów i takiej swojej platformy, ale tych rzeczy jest o wiele, o wiele, o wiele, o wiele więcej. Też wchodzi tutaj taki aspekt, u mnie przynajmniej poczucia winy. Napisałam sobie, że poczucie winy pracy, że, że przez to właśnie, że jest to takie przeświadczenie o tym wspaniałym życiu blogerów i to, że rzeczywiście ta, ta, ta rozpoznawalność, czy jakieś tam nowe propozycje na pewno są ogromnym przywilejem i to jest coś wyjątkowego, za co trzeba być bardzo wdzięcznym tak, Ja czasami tak mam, że kiedy powiem, że pracuję, czy to będzie, nie wiem, do was, czy to będzie do moich znajomych, czy do moich dziadków, to mam takie poczucie winy, że mi się sobie kurczę. Karolina, pracowałaś w normalnej pracy. Wiesz, jak to jest być na zmywaku, albo wiesz, jak to jest być cały dzień w pracy, jakiejś tam fizycznej, na przykład tego kelnerka, więc nie mów, że, że pracujesz, bo przecież ty tylko robisz filmiki na YouTube. A. Jakby sama. Umniejszam sobie, bo nadal w społeczeństwie jest to dziwnie przyjmowane, że ktoś za swój zawód y, ma, uważa blogowanie. I też tak się czuję, na przykład, jak rozmawiam z moimi dziadkami, że mówię, a pracuję cały dzień na komputerze i, i tak zastanawiam się, jak oni to interpretują, co oni przez to rozumieją, że, że ja pracuję skoro właśnie mówię do kamery, potem sobie coś przy komputerze, że, że, to, że to nie jest prawdziwa praca. I to właśnie jest zarówno moim zdaniem wynikiem tego, że, że stworzyliśmy to, taką iluzję, um, ale nie da się ukryć, że no, tak jak powiedziałam, jest to ogromny przywilej i, i to jest, jeżeli to, co robisz, jest twoją pasją, to na pewno niezależnie, czy to jest bycie blogerem, czy to jest bycie fotografem, czy, czy to jest bycie lekarzem, to jest y, coś niesamowitego i, i każdemu tego życzę. A tutaj kolejna rzecz jest taka, że niestety przez to, że jakby nasza praca jest naszą pasją i też, że my jesteśmy swoim własnym kreatorem biura i, i, i to my o wszystkim decydujemy, to też z tej pracy troszeczkę nigdy nie wychodzimy i nasza głowa gdzieś zawsze jest w mailach i w pomysłach i szczególnie jak się ma taki charakter jak ja, dosyć obsesyjny, to jest ciężko się od tego wszystkiego odciąć. Miałam, na początku mówiłam, że miałam powiedzieć o tym, jak zacząć na YouTubie, a finalnie niewiele na ten temat powiedziałam, ale teraz jak o tym myślę, to w sumie powiedziałam najważniejsze. Powiedziałam o tym, że trzeba zacząć od pasji i liczyć się z tym, że 99% osób, które próbują swoich sił w internecie, niestety, no, jakby nie, nie odnosi sukcesu, ale dla mnie, przez to, że robi się to z, dla samego siebie, dla, dla, swojej, dla rozwoju swoich zainteresowań. Jest to absolutnie warte każdego ryzyka, bo nie jest to nawet ryzyko, bo jeżeli to wam się nie uda, to spędziliście super czas robiąc coś, co sprawia wam frajdę. Ja do tego tak podchodzę. Ale oczywiście są osoby, które ym, podejmują się pracy w social media, czy założenia kanału, czy też bloga, ym, od razu pod kątem biznesu. Mają strategię rozwoju dowiedziały się, jak najlepiej rozbudować markę i podążają za takim planem. I ja to podziwiam. Uważam, że to absolutnie może się sprawdzić. Znam tego typu osoby, ale to jest kompletnie nie dla mnie. Ja się zupełnie nie nadaję do czegoś takiego. To wynika po prostu z kwestii charakteru i uważam, że jeżeli się jest osobą przedsiębiorczą, która... Który, u której taki system się sprawdza, jak najbardziej jestem na tak ale ja po prostu się śmieję, że jestem zbyt ufna i zbyt naiwna, żeby coś takiego robić, więc ja żyję w swoim, w swoim świecie, że będę robić swoje i mam nadzieję, że to się obroni, tak kiedyś powiedziała jedna z blogerek polskich, że wierzy w to, że jeżeli coś jest dobre, to obroni się samo i ja też tak uważam. I teraz nie, to nie jest tak, że ja teraz będę mówić, o bo moje treści są takie świetne, wspaniałej jakości, że one po prostu są reklamą samą w sobie, tylko ja jestem perfekcjonistką i to, to muszę powiedzieć, Jestem obsesyjną perfekcjonistką, jestem nigdy nie zadowolona z tego, co robię i wielokrotnie usuwałam materiały, wielokrotnie usuwałam filmy, wielokrotnie dogrywałam rzeczy, dlatego, że coś było minimalnie za bardzo przesunięte w prawo, trochę krzywo, tu miałam źle włosy, tutaj był źle ustawiony mikrofon, tutaj miałam przyświecone czoło. Naprawdę było tego mnóstwo, nie chcecie wiedzieć, przez co naprawdę można się dać zwariować, powiedziałam naprawdę jakieś 300 razy w ostatnich dwóch zdaniach. W momencie, kiedy wrzucam film na YouTube, jestem z niego zadowolona i powodem, dla którego ja nie oglądam swoich filmów, to to, że wiem, że kiedybym obejrzała go drugi raz, już po opublikowaniu, prawdopodobnie bym go usunęła. Nie mogę patrzeć na swoje filmy, nie mogę ich słuchać, bo mówię, zarazem coś znalazła w nich, co by sprawiło, że nie mogę go po prostu trzymać online ale walczę z tym. Zdarza mi się wrzucać rzeczy, z których nie jestem w 100% tak zadowolona, bo nie ma czegoś takiego jak perfekcja. Nie ma czegoś takiego jak klip idealny, jak filmik idealny. Dlatego ja pozwalam sobie czasami, raczej zmuszam się do odpuszczenia, bo inaczej po prostu nie wrzuciłabym niczego. Ludzie też lubią autentyczność i lubią to, jeżeli nie jest te treści nie są dopracowane w każdym Stopniu ja też daję sobie taki luz dzięki vlogom, i też się tego nauczyłam, że to jest nagrywane małą kamerą, ta jakość jest inna, te nagrania są bardziej surowe. Ja też pokazuję się wtedy bez makijażu, żeby dać też trochę więcej takiej autentyczności, też sobie móc odpuścić, i wtedy skupiam się na uchwyceniu fajnych momentów, a niekoniecznie, żeby ten klip był super idealny, bo tak jak mówię, ideałów nie ma, ale ja powiem Wam szczerze, że bardzo chciałabym też opracować nad tym, żeby te moje filmy były lepszej jakości, żeby lepiej się znać na sprzęcie. I, I bardzo wiele uważam, że brakuje moim filmom. Przynajmniej ja tak czuję w sobie samej. Ale naprawdę to, że te filmy jeszcze są w internecie i że nie połysuwałam wszystkiego, jest ogromnym siłkiem z mojej strony ogromnym poświęceniem, nie żartuję. Ale mówię, nie. nie Jestem z tego dumna i dlatego ich nie oglądam. Mówię, jaki byłby tego po prostu skutek. Na sam koniec jeszcze taka kwestia. Dużo osób mówi, że powinna mieć więcej subskrypcji, za co bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło. Że czemu mój kanał ma tak mało subskrybentów, wyświetleń, lajków? Słuchajcie, mój kanał jest niszowy. Ja tak uważam. Mój kanał jest wegański. U mnie są kosmetyki niestety na zwierzętach, u mnie jest dużo jedzenia wegańskiego. U mnie. Jest dla niektórych osób trochę zbyt statycznie, trochę zbyt nudno, nie pokazuje lookbooków, nie pokazuje holi zakupowych, nie jestem fanką w ogóle jakiegoś takiego nadmiernego konsumpcjonizmu i kupowania rzeczy. Interesują mnie etyczne marki i no po prostu są pewne rzeczy, o których ja nie będę mówić, nie mówię o swoim życiu prywatnym. O, to jest duży, to jest duży powód. Mój kanał nie będzie masowy. Wiem, że mogłabym zdobyć więcej, większą popularność, gdybym wrzucała często daily vlogi i po prostu uwieczniała swoje życie, czy też mówiła o takich sprawach bardziej osobistych, ale tego nie robię, ponieważ taką podjęłam decyzję. I tak jak mówię, mój kanał jest. Y Niszowy, ale dzięki temu mam super e, widzów, e, którzy podzielają bardzo wiele z moich pasji. Jesteście niesamowitą społecznością, ponieważ e, właśnie podzielacie bardzo wiele z moich zainteresowań. Jesteście w podobnym wieku co ja, ale mam te, ten przywilej, że mam i osoby starsze i osoby młodsze, ale bardzo wiele nas łączy. U mnie jest odpukać bardzo mało hejtu. Uważam, że mam wspaniałych i kulturalnych widzów, dlatego ja cieszę się z tego, że ten kanał ma tyle subskrypcji ile ma, ale uważam, że dzięki temu moi odbiorcy to jest jakość sama w sobie. To nie jest żaden hejt na kanały masowe. Ja wiem, że z uwagi na tematykę po prostu nie będę kanałem masowym. Dlatego też nie ubolewam nad tym jakoś szczególnie i wolę mieć moich konkretnych, zaangażowanych, wyprofilowanych widzów, którzy interesują się tym, o czym mówię i jest mi z tym po prostu dobrze. Oczywiście, gdyby tych widzów było więcej i, bo na pewno osób podzielających nasze pasje jest więcej, to byłoby świetnie, ale ja cieszę się, że to jest niszowe, dzięki temu ja mówię o tym, o czym chcę i dzielę się tym z osobami, które są po prostu zainteresowane. To był mega spontaniczny podcast, nie byłam do niego kompletnie przygotowana. Muszę, słuchajcie, wybiegać ze studia, naprawdę już nie mam czasu. To był podcast o tym, o mojej historii YouTube'a, o tym, jak to jest pracować na YouTubie i w jaki sposób zdobyć popularność yy, lub jej nie zdobyć, o, o tym po prostu, jak ja się trochę też czuję jako youtuberka, zupełnie, zupełnie nieprzemyślany i spontaniczny odcinek. Z okazji pięciu lat na YouTubie. Minęło pięć lat, skąd pojawił się mój pierwszy film. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli wytrwaliście do końca ten monolog, to jestem Wam bardzo wdzięczna. Dziękuję Wam serdecznie. Napiszcie mi w komentarzu, słuchajcie, czy chcecie więcej solowych odcinków. Jeżeli tak, to o czym? To po pierwsze. A po drugie, jeżeli macie jakiś ulubiony film, jaki pojawił się na, u mnie na kanale, dajcie mi znać. Oraz od jak dawna mnie oglądacie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. To najważniejsze, od jak dawna mnie oglądacie. Pamiętajcie, że mój podcast jest na YouTubie, mój podcast jest na mojej stronie. Zapraszam Was w każdą środę o godzinie 16. Dzięki, do usłyszenia. Papa. Pa.